Witamy z powrotem, jesteśmy. Kolejny odcinek naszego podcastu. Dzisiaj bardziej praktyczny odcinek, ponieważ zadamy sobie i odpowiemy na pytania, które najczęściej padają przed basket campem. Zbliżamy się do zimowych basket campów. Już w grudniu widzimy się na konsultacji szkoleniowej 27 grudnia i potem oczywiście 6 tygodni ferii zimowej. Więc dla tych, którzy jeszcze u nas nie byli lub chcieliby dopytać pewne rzeczy, polecam obejrzeć ten krótki, mam nadzieję, materiał po to, żeby się dowiedzieć, o co zazwyczaj pytają inni, bo pewnie macie te same pytania. Więc jest jak zwykle ze mną nasz trener Tobiasz z wąsem z okazji jakiej? Pan jest miesiącem badań profilaktycznych męskich narządów płciowych, stąd też jest taka akcja Movember, w której mężczyźni zapuszczają wąsy, stąd też właśnie. I ty ze swoim klubem z Krosna postanowiłeś w tym uczestniczyć. Bardzo ładnie. Wszyscy Popieram. mówią, że bardzo dobrze wyglądamy w tych wąsach. Bardzo dobrze. A wygrywacie coś? No tak, ostatnie dwie wygrane z rzędu zajmujemy. Z tej lidze ciężko powiedzieć, które miejsce się zajmuje, bo niektóre drużyny rozegrały mniej bądź więcej meczów, ale jeżeli teraz się spojrzy w tabelę, to jesteśmy na trzeciej pozycji. To bardzo dobre miejsce. No dobrze, więc jakie mamy pytania? Według ciebie, co uzbierałeś? Na jakie pytania? Zróbmy tak, że ty będziesz trochę zadawał, trochę ja i będziemy sobie tak na zmianę odpowiadali, żeby to miało dobre flow i żeby wszyscy płynnie uzyskali odpowiedzi na swoje najczęściej zadawane pytania. W porządku, trochę jest tych pytań, ale tak jak powiedziałeś, mam nadzieję, że odpowiemy na nie sprawnie, szybko i przede wszystkim merytorycznie. Pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy, jak dojechać na basket camp? Oczywiście dojazd na Basket Camp jest we własnym zakresie. To jest informacja, której nie wrzucamy na naszą stronę, bo jest to raczej oczywiste, chociaż niektórzy często pytają. Bywały takie telefony, że ktoś dzwonił, skąd jest wyjazd i tak dalej, jakby myśleli ludzie, że Basket Camp jest na przykład z ich miasta, mimo że się jedzie do Wałcza. Więc dojazd jest we własnym zakresie, ale bardzo dużo graczy przyjeżdża pociągami z całej Polski do Wałcza i wtedy my, już bez rodziców oczywiście, oni przyjeżdżają, są na tyle samodzielni. I wtedy my ich zgarniamy z dworca i zawozimy na ośrodek. Tak samo jest z drogą powrotną, czyli jak się skończy kamp, po ośrodku zawozimy was na dworzec. Zachęcam do takiej formy przyjazdu, bo jest to fajna przygoda. I pan Flisek już udowodnił, że nawet rocznik 2011, a nawet już chyba w tym roku był ktoś z 2012, przyjechał na kamp bez rodziców i wrócił bez rodziców bezpiecznie. Okej, skoro już nawiązałeś do tych roczników najmłodszych, to teraz kolejne pytanie, które bardzo często się pojawia, czyli jakie są te widełki wiekowe? Jakie są najmłodsze i najstarsze roczniki na kampie? W tym roku przyjmujemy graczy od 2013 roku w górę. W sensie najmłodsi są 2013, chyba że ktoś jest 2014 rocznikiem, ale trenuje na co dzień w klubie ze starszymi. Wtedy musi się do nas odezwać albo mailowo, albo telefonicznie, omówić z nami swoją sytuację i wtedy taką osobę przyjmujemy. Co do starszych roczników, z tego co przeglądałem ostatnio listy, roczniki 2006-2007 to są te na chwilę obecną górne, które mamy. No i oczywiście wszystkie te pomiędzy również będą na naszych kampach tej zimy. Kolejne pytanie, tym razem związane nie tylko z chłopakami, ale także z dziewczyną. Czy dziewczyny trenują razem z nimi? Czy razem z... Tak, zazwyczaj grupy są mieszane. Czasami zdarza się tak, że jest osobna grupa dziewczyn, ale to też zależy od tego, ile tych dziewczyn na kampie mamy. Oczywiście to nie jest tak, że one grają jeden na jeden, walczą i tak dalej z chłopakami. Zazwyczaj jest tak, że dziewczyny między sobą mają takie ćwiczenia, jeżeli chodzi o, że jest kontakt fizyczny, koszykarski, wtedy dziewczyny są ze sobą, ale nasze treningi są zaprojektowane tak, że głównie pracujemy nad techniką indywidualną, więc to, że chłopaki i dziewczyny są podczas jednego treningu w tym samym momencie na hali, nie ma to dla nich żadnej takiej, nazwijmy to, interakcji lub dyskomfortu z tym związanego. Tak, warto tu chyba jeszcze dodać, że wszystkie grupy, tak jak wspomniałeś, które gdzieś tam tworzymy, są dostosowane poziomem, wiekiem. Jak gdyby bierzemy różne preferencje i staramy się, aby to było jak najlepiej zoptymalizowane. Tak, jeżeli chodzi o grupy, to oczywiście każdy trafi do takiej grupy, żeby się nauczył jak najwięcej. To jest nasze główne zadanie, żeby przydzielić was do takiej grupy. Potem w trakcie kampu czasami się skacze z grupy do grupy. Zależy, jak tam wyglądamy, jak się prezentujemy. Więc tak to wygląda. Rocznik nie jest gwarancją bycia w jakiejś grupie. My patrzymy na obecny stan fizyczny, o perspektywy koszykarskie, umiejętności, doświadczenie. Więc tak to wygląda. Ale nawet jeżeli ktoś z waszych znajomych będzie w innej grupie niż wy, nie jest to problem, ponieważ wszystkie grupy trenują mniej więcej w tych samych godzinach, więc to nie jest tak, że siedzicie w pokoju, a wasz kolega czy koleżanka są na treningu i się potem mijacie. Całkiem sprawnie nam na razie idzie z gi, by tak dalej. Proszę, jestem rozgrzany. Następne pytanie. Czy aby jechać na basket camp, muszę być zawodnikiem klubowym?
Zdecydowana większość graczy, którzy do nas przyjeżdżają, to są gracze klubowi, ale oczywiście, jeżeli ktoś gdzieś trenuje w szkole, dopiero zaczyna swoją przygodę koszykarską i obejrzał sobie nasz kamp, jak wygląda na stronie, na YouTubie i tak dalej, i widzi, że chciałby spróbować, to śmiało może do nas przyjechać. Wielu graczy przyjechało do nas jako graczy bezklubowi, a potem dzięki naszej siatce klubów znalazło kluby i już są graczami klubowymi, więc to nie jest tak, że przekreślamy graczy, którzy nie mają klubu. Oczywiście zapraszamy takich. Jedyne, co muszę chyba tutaj powiedzieć, to do nas trzeba mieć już jako takie doświadczenie koszykarskie. Jeżeli ktoś nigdy nie grał w koszykówkę nigdzie i nagle zobaczył, o, chce być koszykarzem, to nie jest kamp. Będzie dla was wtedy nasz kamp bardzo za ciężki i nie będziecie mieli fanów w tym, ale jeżeli gdzieś już trenujecie, macie doświadczenie w szkole, gdzieś tam może nawet samemu, ale już przez dłuższy czas, to wtedy warto się do nas odezwać i skonsultować to i wtedy my wam powiemy, badając waszą sytuację, czy jesteście ok, czy nie, jeżeli chodzi o przyjazd na kamp. Użyłeś słowa badanie. Co jeżeli ktoś jest po kontuzji? Jeżeli jakiś czas krótki przed kampem pojawiła się kontuzja, czy można wtedy na kamp przyjechać? Wszystkie takie sprawy warto z nami indywidualnie omówić, więc jeżeli macie jakieś kontuzje tuż przed kampem albo wracacie po kontuzji, to warto nam to powiedzieć, z nami to przedyskutować, a jeżeli już jesteście na kampie i coś wam się przytrafiło przed lub i tak dalej, macie jakieś pytania, zawsze pierwszego dnia kampu jest nasz Piotrek, nasz fizjo z nami i z nim warto wszystko przedyskutować, zgłosić trenerom, wtedy my zaplanujemy treningi tak dla was, żeby to było wszystko optymalnie i z głową. Kolejna rzecz a propos planowania. Jak wygląda mieszkanie w pokojach? Z kim będę mieszkać w pokoju? Czy mogę mieszkać ze swoimi znajomymi, z osobami, które już znam? Tydzień przed kampem w naszej aplikacji, do której dostaniecie dostęp, jeżeli już będziecie zarejestrowani na kamp, będziecie mieli możliwość napisania, z kim chcecie mieszkać w pokoju. Wtedy my te prośby spełniamy. Pokoje są dwu- lub trzyosobowe w naszym standardzie hotelowym, który jest bardzo wysoki. Warto sobie to zobaczyć na naszej stronie. Jest tam całkowicie wszystko ładnie pokazane. Jeżeli nikogo nie znacie, to my wam dobierzemy kogoś, kto jest w waszym wieku. Jeżeli jesteście pierwszy raz i nikogo nie znacie, to prawdopodobnie traficie do pokoju też z kimś, kto jest pierwszy raz i nikogo nie zna. Więc to raczej u nas idzie bardzo sprawnie, mamy to fajnie opanowane, więc tutaj nie musicie się martwić, że będziecie jakoś sami w pokoju albo traficie z kimś o wiele lat starszym od siebie. Dokładnie. Jeżeli ktoś kogoś nie zna, zawsze to jest fajna okazja, żeby poznać też nowe osoby. Warto o tym Koszykówka zawsze jest pamiętać. językiem, tak, koszykówka, zawsze tak mówimy, że koszykówka jest językiem uniwersalnym i jeżeli pierwszego dnia jeszcze nikogo nie znacie, to już po paru godzinach, na kolejnego dnia już znacie mnóstwo nowych ludzi, nie tylko ze swojej grupy, ale z całego kampu, bo jednak dużo takich rzeczy robimy, które integrują koszykarzy, więc tak, myślę, że to nie jest problem. Nie ma się co bać, że ktoś przyjedzie do nas sam. A nawet myślę, pozna więcej osób przyjeżdżając, nikogo nie znając, niż przyjeżdżając na przykład z grupą znajomych. Dokładnie. Kolejne pytanie, czy muszę płacić za stroje kampowe lub inne dodatkowe rzeczy na kampie? Nie, ponieważ my dajemy taki starter pack. Jeszcze nie mogę powiedzieć, co będzie w tym starter packu na zimę, bo ciągle to dopracowujemy, ale na pewno dostaniecie koszulkę, na pewno dostaniecie pełen strój koszykarski, na pewno dostaniecie bidon, bo na naszym ośrodku wszędzie mamy nielimitowaną wodę z takimi, jak się nazywa ta maszyna, podajnik wody, Dystrybutorami. dystrybutor wody, więc dostaniecie na pewno bidon, strój, koszulkę i jeszcze pracujemy nad paroma innymi rzeczami. Więc to dostajecie za darmo, nie musicie tego kupować, ale otrzymacie od nas informację przed kampem i po kampie, że w naszym sklepie, na naszej stronie będziecie mogli sobie dokupić pewne rzeczy, które z naszego brandu kampowego, które może wam się spodobają, będziecie chcieli je nosić, więc to możecie sobie później dokupić lub przed kampem, o tym będzie informacja, ale jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby, to ten standardowy taki starter pack otrzyma pierwszego dnia po przyjeździe do Wałcza w cenie kampu. A warto jeszcze tutaj napomnieć, że jest nam niezmiernie miło, kiedy widzimy na jakichś zdjęciach zawodników właśnie w naszych strojach, czy to Tak. z ich treningów klubowych, czy jakichś turniejów. Jeszcze miałem takie pytanie, czy te stroje trzeba po kampie oddawać? Nie trzeba, one są wasze. To, co od nas dostaniecie, jest wasze. Nie wiem, czasami, to kilka takich pytań miałem. Nie wiem, skąd one się biorą. Nie wydaje mi się, żeby ktoś kiedyś zdawał i zabierał wam stroje na jakimkolwiek kampie lub klubie. Więc nie, to, co od nas dostajecie, jest wasze i zabieracie to ze sobą do domu. Kolejne pytanie z kwestii dokumentów. Co wpisać w formularzu rejestracyjnym? Często jest tak, że to rodzice wypełniają ten formularz i dzwonią, pytają właśnie, co tu wpisać. Więc warto przede wszystkim wpisać dane zawodnika, datę urodzenia zawodnika, klub, numer telefonu i maila. Jeżeli rodzice to będą sprawdzali i oni biorą na siebie odpowiedzialność za to wszystko, to do rodziców. A opis najlepiej, żeby stworzył sam zawodnik. Każdy musi napisać o sobie 3-4 zdania, żadne wypracowania, ale fajnie, żeby to zrobił gracz sam o sobie.
Często to piszą rodzice i czasami nawet to widać, że na przykład jeżeli rodzice się nie interesują koszykówką, to można to szybko wyłapać, że to nie pisał zawodnik. Zachęcamy, żeby każdy gracz o sobie, nawet ci najmłodsi, napisali 3-4 zdania, żebyśmy mieli pogląd mniej więcej, kto chce do nas przyjechać. Ja bym tu jeszcze nawet dodał, że w ogóle zachęcałbym młodych zawodników, żeby uczyli się wypełniania tego typu rzeczy samodzielnie. Najwyżej potem dawali rodzicom do sprawdzenia. W najgorszym wypadku ja z reguły sprawdzam dokumenty, będę musiał jakieś korekty nanosić. Tak, to prawda. Namawiamy do samodzielności graczy. Będziemy na kampie nad tym pracowali bardzo dużo, więc rodzice niech wspierają, kontrolują, ale też niech dadzą trochę przestrzeni do takich spraw formalnych, organizacyjnych przed kampem. Następne pytanie, które mam zapisane, już troszkę na nie odpowiedzieliśmy. Do jakiej grupy treningowej trafię? Sądzę, że tutaj nie musimy się jakoś mocno nad tym rozwodzić, bo już powiedzieliśmy, że te grupy są dostosowane do wieku, umiejętności, więc chyba możemy płynnie przejść do następnego. Śmiało. Ile jest treningów dziennie? To jak wygląda kamp, mamy super pokazane na naszych filmikach, więc tam Was zachęcamy. Treningów jest dużo, mogą być trzy, mogą być cztery, mogą być dwa. Każdy jest dla nas indywidualną historią. Mamy pierwszy blok treningowy przed śniadaniem, drugi po śniadaniu, trzeci po obiedzie, po kolacji od nowa lub jeszcze treningi indywidualne, więc tego jest mnóstwo. A jak to wygląda, najlepiej zobaczyć na filmikach, które są bardzo eksponowane. Naprawdę mamy super zrobioną stronę. Na YouTube jest mnóstwo naszych filmów z poprzednich kampów sprzed, myślę, 15 lat. Znaczy na pewno 15 lat, bo kamp ma 15 lat. Więc śmiało sobie to obejrzyjcie i będziecie mieli pogląd, jak wygląda basket camp od środka. A propos takiego poglądu, również możecie znaleźć filmiki dotyczące jedzenia. Troszkę się uśmiecham, widząc następne pytanie, bo krąży taka legenda, że ze stafu trenerskiego zawsze najwięcej czasu spędzam na stołówce. Tak. A pytanie dotyczy, jak wygląda jedzenie na basketcampie? Jak wygląda jedzenie na basketcampie? Pokazaliśmy również na filmiku, gdzie przechodzimy kamerą przez wszystkie posiłki. Jest to otwarta stołówka, gdzie każdy bierze, sam sobie nakłada, komponuje. I jeżeli ktoś jest wegetarianinem, nie je mięsa, to też sobie poradzi, bo będzie mógł sobie sam nałożyć po prostu rzeczy, które nie są mięsne. Jeżeli ktoś ma, teraz akurat mieliśmy case ostatnio, gracza, który do nas przyjeżdża i jest bezglutenowcem. Wtedy też nasza stołówka dla niego przygotuje osobne posiłki, ale tego typu specjalistyczne diety już się wiążą z jakąś dopłatą, którą otrzymacie od nas dopiero wyceną do środka. Jak powiecie nam, co potrzebujecie, wtedy ośrodek przygotowuje dla Was dodatkowe specjalistyczną dietę, ale wtedy musicie dopłacić chyba 60 zł dziennie. Ale to też jest uzależnione od tego, jaka to specjalistyczna dieta musi być. Ale jeżeli chodzi o na przykład ludzi, którzy nie jedzą mięsa, oni nie muszą nic dopłacać, bo naprawdę jest bardzo dużo tego, żeby sobie wybrać posiłek. Zrobiliśmy na ostatnim podcaście Rysia ze stołówki właśnie. Również Odzywał się? Oglądam. nie odezwał się, ale jeszcze raz pozdrawiamy, zobaczymy, czy dotrwam w jakimś podcaście. Okej, kolejne pytanie z kwestii takich bardzo organizacyjnych. Co spakować na basketkę? To, co spakować, dostaniecie od nas na maila i w aplikacji, trochę bliżej kampu. Taka lista, nie jest to nic ciężkiego, na pewno już to wszystko macie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to dwie pary butów do koszykówki. Mamy dużo treningów, buty nie zawsze schną, więc warto mieć, żeby sobie zmieniać co trening, buty do basketu. I sznurówki. To też jest taka rzecz nieoczywista, wydaje mi się, o której warto pamiętać. Jeżeli mamy, warto zabrać jeden komplet zapasowych Tak. sznurówek. Każdy sportowiec musi mieć w torbie zapasowy komplet sznurówek, jak mu pękną w trakcie meczu, w przerwie meczu, na treningu, no na meczu nie będzie w vouchu, ale jeżeli chodzi o treningi, warto mieć taki backup w swojej torbie. Mieliśmy w te wakacje taką sytuację z daniem, pamiętam. Tak, często się tak zdarza. Okej, kolejne pytanie. Jak wygląda pierwszy i ostatni dzień kampu? To jest pytanie, które pada bardzo często. Pierwszy dzień to jest dzień przyjazdu, gdzie mamy jeden blok treningowy i sesję zdjęciową, wieczorem basen, odnowa biologiczna. Trzeba przyjechać do Wałcza między 13 a 14, jeżeli dobrze pamiętam. O 15 będziemy mieli spotkanie, o 16 będziemy mieli treningi, 18 kolacja, no i potem wieczorne aktywności. Ostatni dzień wygląda tak, że jemy śniadanie, mamy blok treningowy i po tym bloku treningowym zawodnicy są gotowi do wyjazdu, biorą prysznic, idą do swoich pokojów, ogarniają się w tym samym momencie rodzice. Przychodzą do nas, rozmawiają o swoich zawodnikach, trenerzy są dostępni na hali. No i potem już jest po prostu wyjazd. Ostatnim posiłkiem jest śniadanie, a pierwszym w dniu przyjazdu kolacja. Jeżeli ktoś zostaje trochę dłużej, warto tutaj jeszcze nadmienić, że może spokojnie podejść do recepcji i domówić sobie już za dodatkową opłatą, ale może domówić sobie też obiad, jeżeli na przykład rodzice troszkę później odbierają zawodnika. Tak, jest taka opcja, ale też musicie wtedy ugadać sobie z recepcją, ale z tym nigdy nie ma problemu. Recepcja też jest super. Już możemy pozdrowić. Tak, jest. Pozdrawiam recepcję.
Czy rodzice mogą obserwować treningi? W ciągu tygodnia raczej rodzice nie przychodzą na ten treningi, ale ten ostatni trening właśnie w sobotę w dniu wyjazdu jest otwarty dla rodziców. Wtedy prosimy rodziców, żeby usiedli sobie na trybunach, w zależności też na jakiej hali będziemy, ale każda sala będzie miała taką przestrzeń dla rodziców, więc tam można usiąść, być cicho, bo to ważne. Na treningach lubimy ciszę, żeby zawodnicy byli skupieni, skoncentrowani, więc mogą, ale ostatniego dnia. Kolejne pytanie, przy którym znowu możemy odesłać do naszych poprzednich materiałów. Czy na kampie zabierane są telefony? Nie zabieramy telefonów, mamy specjalną filozofię, dlaczego tego nie robimy. Będziemy się uczyli używać telefonów tak, żeby nas rozwijały, i tu odsyłamy do higieny cyfrowej w naszym podcaście. A jeżeli tego nie słuchaliście, to się dowiecie wszystkiego już na miejscu. I ostatnie pytanie, które wspólnie przygotowaliśmy, a które sądzę, że którego potencjał nie wszyscy zawodnicy jeszcze wykorzystują, może tak bym to określił, czyli o co chodzi z całoroczną opieką po kampie? Tak, mało graczy, może nie mało, ale mniej niż połowa graczy o tym wie. Będąc na BasketCampie, dostajecie całoroczny program monitorowania graczy. Możecie z nami mieć kontakt, wchodzicie do naszej aplikacji, w której jest bardzo wiele wartości dodanej do waszego szkolenia. Jest to za darmo. Będziemy na kampie was tego uczyli, pokażemy wam wasze możliwości, więc to nie jest tak, że przyjeżdżacie na kamp i po kampie jest koniec, tylko naprawdę dopiero wtedy wchodzicie w ten tryb naszego szkolenia i cały rok między kampami macie wiedzę, która jest dla was za darmo i pozwala wam się rozwijać, będąc w klubie. Między waszymi treningami, zajęciami można wtedy zbustować się i zrobić kolejny krok do przodu. Pytania z listy się wyczerpały. Wydaje mi się, że to, co najważniejsze, odpowiedzieliśmy. Czy przychodzi coś jeszcze do głowy, o czym moglibyśmy wspomnieć? Myślę, że to wszystko. Jeżeli macie jakieś inne pytania, możecie śmiało napisać do nas maila na biuro@basketcamp.pl. Możecie też zadzwonić, ale pamiętajcie, że najważniejsze, żebyście wy poczuli nasz kamp, warto obejrzeć materiały, które dla was przygotowaliśmy, bo tego jest naprawdę mnóstwo. Jak wyglądały ostatnie konsultacje, jak wygląda kamp. Jeszcze możemy tylko dodać, jak zwykle, które pytanie przychodzi, czym się różni kamp od konsultacji szkoleniowej. No to tak naprawdę różni się długością, trochę terminem. Teraz mamy konsultację szkoleniową w grudniu, która trwa 4 dni między świętami a Sylwestrem. Jest to fajna opcja, jest to bardziej kameralny kamp, gdzie bardzo dużo jest pracy indywidualnej. Ma inny program niż te nasze tygodniowe. No i potem widzimy się już na tych tygodniowych 6 tygodni kampu, ferie zimowe. Wiem, że niektórzy gracze przyjeżdżają na 2 tygodnie. Jeżeli ktoś chce, zapraszamy. No i to chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś takie specjalistyczne pytania, śmiało pytajcie. Nasze biuro wam odpowie w miarę szybko, albo po prostu dzwońcie. Ale to najważniejsze chyba pytania tutaj, Tobiasz, wyczerpaliśmy. Jeszcze to, co powiedziałeś, że niektórzy przyjeżdżają na 2 tygodnie, również się pojawia takie pytanie, czy można przyjechać na więcej niż jeden turnus z rzędu. To może ja już tutaj tak pokrótce dopowiem, że jak gdyby dwa turnusy, naszym zdaniem, to jest taki maks z rzędu. Jak gdyby możecie korzystać z większej ilości turnusów w trakcie tych przerw, czy to feryjnych, czy wakacyjnych, czy wakacyjnych, no bo nikt nie ma aż tak długich ferii, sądzę, żeby 3-4 tygodnie móc z nami trenować. Natomiast 2 tygodnie uważamy, że jest taki maks i potem na przykład zachęcamy do zrobienia sobie tygodnia, dwóch przerwy i ewentualnie przyjechania na jeszcze jeden turnus. Tak jest, dokładnie. A jeżeli mamy 2 tygodnie z rzędu, to wtedy mamy trochę wolnego, więc zostajecie na ośrodku, macie pełne wyżywienie, po prostu odpoczywacie. Z soboty od godziny 12 macie wolne, do niedzieli do godziny 15. Trenerzy są na miejscu, nie ma treningów, ale po prostu odpoczywacie i czekacie na kolejną turę kampu. Teraz czuję się już spełniony, że wszystkie pytania wyczerpaliśmy. Tak jest, także jeszcze raz Wam dziękujemy. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Teraz już macie pełen plan, pełen odpowiedzi na to, co mogło Was zastanawiać przed tym filmem. No i przede wszystkim do zobaczenia w Wałczu. Zapraszamy do rejestrowania się na zimowe kampy. To jest ten moment, kiedy możemy pokazać kciuki, powiedzieć do zobaczenia. Do zobaczenia. Jo.